Na wysokiej skarpie opadającej stromo w kierunku brzegu Wisły leży miasto Płock. Choć ma ciekawą, bo sięgającą X wieku historię, znane jest głównie z tego, że mieści się tu firma, która odegrała istotną rolę w rozwoju polskiego przemysłu naftowego. Jej potęga wpływa dziś na rozwój całej naszej gospodarki. Petrochemia Płock, bo o niej będzie nasz film, od 5 lat wchodzi w skład polskiego koncernu naftowego, ale swoją historią sięga lat 60. Była i jest największą firmą rafineryjno-petrochemiczną w Polsce. Powstała w bardzo ważnym momencie powojennego rozwoju naszego kraju. W 1945 roku Związek Sowiecki zabrał Polsce wschodnie tereny Małopolski. Na terenach Małopolski Zachodniej pozostało zaledwie 5 małych, starych rafinerii w Jedliczu, Jaśle, Gorlicach, Trzebini i Czechowicach-Dziedzicach. Ich możliwości przerobu ropy naftowej nie przekraczały 1,5 miliona ton rocznie. Było to zdecydowanie za mało, by zaspokoić potrzeby odbudowującego się państwa polskiego. Po 1956 roku nowe kierownictwo partyjne, na którego czele stanął Władysław Gomułka, zainteresowało się programem opracowanym w 1954 roku, a związanym z rozwojem przemysłu naftowego i chemicznego w Polsce. Proponowano wówczas budowę 6. dużej rafinerii. Odkrycie nowych złóż ropy naftowej w Związku Radzieckim na terenach nadwołżańskich stworzyło korzystną sytuację do rozwoju wzajemnej współpracy. Przychylność wielkiego sąsiada była głównie związana z brakiem możliwości sprzedaży tego surowca. Pomysł połączenia krajów wchodzących w skład RWPG był więc wygodny dla wszystkich. Związek Radziecki pozyskiwał nowe rynki zbytu, a kraje, do których miał być doprowadzony rurociąg, mogły budować nowoczesny przemysł naftowy i petrochemiczny w oparciu o tanią wschodnią ropę naftową. 28 października 1958 roku zapadła decyzja o budowie rurociągu o nazwie Przyjaźń. Miał on w pobliżu Almetiewska, na środkowym Powołżu, a kończyć się w NRD z odgałęzieniami do Czechosłowacji i Węgier. Było kilka propozycji budowy kompleksu rafineryjnego, bo na początku była mowa tylko o tej podstawowej działalności. Wymieniano nazwy różnych miejscowości – Konin, Blachownia Śląska, Tczew, Ostrołęka, ale zwyciężyła lokalizacja w Płocku. Płock był naprawdę lokalizacją bardzo trafioną. Decyzje były poprzedzone szczegółowymi opracowaniami, kryteriami. Zmieniono też koncepcję budowy kombinatu i ustalono, że będzie to kompleks rafineryjno-petrochemiczny. I tak decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów PRL z 5 stycznia 1959 roku powstaje przedsiębiorstwo Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku w budowie. Co prawda decyzja dotyczyła lokalizacji kombinatu w miejscowości Płock-Radziwie, ale po uwzględnieniu złych warunków gruntowych przeniesiono ją do miejscowości Biała Nowa na prawym brzegu Wisły. Północne Mazowsze było w tym czasie regionem bardzo zacofanym, ale za to z dużym zapleczem siły roboczej, a sam Płock małym, peryferyjnym miasteczkiem z brakiem perspektyw rozwojowych, choć położone w bardzo urokliwym miejscu i posiadające dużo interesujących zabytków.
Budowa kombinatu stała się najważniejszą inwestycją lat 60. w Polsce. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy, do miejsca, które w niedalekiej przyszłości zapełnione zostanie obiektami kombinatu, przyjeżdżały delegacje rządowe, polityczne, a przede wszystkim dziennikarze. Jesteśmy w miejscu, w którym wykonane zostało jedno z pierwszych zdjęć przyszłego kombinatu rafineryjnego. Działo to się na początku stycznia 1960 roku. Byłem u kolegi Romana Turkowskiego i na drogę obok domu podjechał samochód osobowy. Wysiadło w niego czterech panów. My zauważyliśmy, że podjechali pod dom, to wybiegliśmy do... Spytaliśmy się tych panów, co wiedzą o przyszłym kombinacie. No i ci panowie powiedzieli nam, że w przyszłości tu będzie wielki kombinat rafineryjny. Będzie przeróbka ropy naftowej. I jeden z redaktorów właśnie sfotografował nas, no, spisał nasze nazwiska. Za kilka dni w gazecie Trybuna Mazowiecka ukazało się zdjęcie, no i z informacją, że dopytujemy się o przyszłą pracę w kombinacie rafineryjnym. Najpierw do pracy ruszyli geodeci. Wytyczali, rysowali i nanosili dane potrzebne w dokumentacji. A wykonywali to na zlecenie Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. Teren pod przyszły kombinat składał się z kilkudziesięciu działek. Część terenów było pozostałością po osadnikach niemieckich, ale część trzeba było wykupić lub dać właścicielom w zamian inne ziemie o podobnej strukturze. Plany kombinatu wykonało krakowskie Biuro Projektów Przemysłu Naftowego BIPRONAFT. Do budowy inwestycji, która była w centrum uwagi, powołano oddzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Petrobudowa. Dyrektorem został Antoni Rogucki. Dla władz państwowych budowa tak olbrzymiego kombinatu była ogromnym wyzwaniem i od samego początku aż do dnia dzisiejszego Płock był i jest w centrum uwagi społeczeństwa. Jeszcze większe wyzwanie było dla wykonawców tej inwestycji. Pojawiały się więc olbrzymie problemy. Kooperacja z wieloma fabrykami, nikłe doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć, brak zaplecza socjalnego i pracowników. Pierwszym dyrektorem mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych w budowie został magister inżynier Paweł Nowak. To człowiek, który od rana do wieczora przebywał na tym zakładzie. Rano pojawiał się już o godzinie 7 po to, żeby objechać cały zakład, wymienić opinię o tym, co się wydarzyło poprzedniej doby na tym zakładzie. Ogromny patriota tego zakładu, walczący o środki, a jednocześnie dbający o ten zakład. Ukoronowaniem budowy rurociągu Przyjaźń było przyjęcie pierwszych ilości ropy naftowej do zbiorników Pernu w Plebance 7 listopada 1963 roku. Ranga tego wydarzenia była wysoka, więc otwarcia dokonał sam pierwszy, Władysław Gomułka, w asyście przedstawicieli rządu, delegacji zagranicznych oraz kadry pracowniczej. Później w sali kina Przedwiośnie odbyło się spotkanie przedstawicieli partii i rządu z budowniczymi. Najpierw uruchomiono destylację rurowo-wieżową, oznaczoną jako DRW-1. Za oficjalną datę jej uruchomienia przyjęto 17 sierpnia 1964 roku. 17 czy 18, tak jakoś, sierpnia. Ale ja akurat nie miałem szczęścia na tej zmianie być, kiedy powiedzmy chyba odzyskaliśmy ten produkt. Ale już na rozruchu to już byłem, pracowałem. Pamiętam z tej wizyty najpierw użeranie się z Borem, dlatego że na dobrą sprawę to chcieli, żebyśmy tę instalację wyłączyli, żeby nie było niebezpieczeństwa. Za szafą sterowniczą była określona obstawa, a Wiesław był... po prostu nie wykazywał jakiegoś dużego zainteresowania. Pierwsze cysterny napełnione gotowymi produktami wyekspediowano tydzień później. Początki budowy rafinerii, czyli lata 60., już wtedy zakładano, że zakład będzie budowany w oparciu o
technologie najlepsze, przodujące. Pierwsza instalacja destylacji była całkowicie projektem polskim, bardzo zresztą udanym. Kluczowa dla produkcji benzyny instalacja reformingu była kupiona we Włoszech. 2 lata później został zakończony oficjalnie pierwszy etap budowy. Pracowały w tym czasie już wszystkie instalacje rafineryjne. DRW-1, Reforming-1, hydroodsiarczanie olejów napędowych, etylizacja benzyn, fluidalny cracking katalityczny 1 i Klaus 1. W 1968 roku odszedł ze stanowiska dyrektora petrochemii inżynier Nowak. Na jego miejsce powołano inżyniera Andrzeja Woronieckiego. W Płocku pracowały już pierwsze produkcyjne instalacje. Cały jednak wielki teren był jednym wielkim placem budowy. Opracowany nowy plan rozwoju zakładał osiągnięcie przerobu 12 milionów ton ropy w roku, a przede wszystkim budowę szeregu instalacji petrochemicznych, których dotychczas w Płocku nie było. Przełom lat 60. i 70. to przede wszystkim rozwój części petrochemicznej. Wprowadzane są kolejne nowatorskie instalacje, które sprawiają technologom i załodze spore problemy. Ale mimo to zakład się rozwijał. Chemia zawsze kojarzyła mi się z taką chemią inną niż związaną z paliwami. No i nie pomyliłem się, ponieważ w tym czasie rozpoczęto budowę w 70. roku, a w zasadzie końcówka budowy pierwszej instalacji polietylenu. Polietylenu, który był oparty na technologii ICI, technologii polimeryzacji autoklawowej. I to, ucząc się w szkole, wzbudzało nasze wielkie zainteresowanie. Wysokie ciśnienia, około 2000 atmosfer. Jak to wszystko będzie przebiegało? Jak te procesy wyglądają? Jak to z gazu można otrzymać ciało stałe? Oczywiście ta ciekawość została zaspokojona w momencie, kiedy zetknęliśmy się z prawdziwą techniką. Lata 70. to czasy rekordów pod kierownictwem dyrektora profesora inżyniera Włodzimierza Kotowskiego. Zjednoczenie i Petrochemia i Ministerstwo Chemicznego prosiło mi, abym jak najszybciej zidentyfikował przerób ropy do 13 milionów ton. I zadanie to zostało spełnione na przestrzeni mojej 3-letniej kadencji kierowania tym przepięknym kombinatem. Przekroczono wówczas próg przerobu ropy naftowej, który jeszcze niespełna 10 lat temu był tylko marzeniem. W 1975 roku przerobiono ponad 11 621 000 ton ropy naftowej. Nowa technika wprowadzana do przedsiębiorstwa nie miała sobie równych w polskim przemyśle. I jak to bywa z nowościami, często sprawiała trudności. Rozwiązywanie ich mobilizowało do pracy zespołowej, przynosiło też ciekawe, nowatorskie pomysły. Jako pierwszy z dyrektorów wprowadziłem nowoczesne ratownictwo chemiczne, które po dziś dzień należy do najlepszych w Polsce. A co najważniejsze, opracowałem komplementarny materiał ochrony załogi przed wypadkami i przed pożarami. Zakłady w Płocku od momentu powstania zawsze były w centrum zainteresowania władz. Delegacje rządowe, także z zagranicy, wizytowały, oglądały, podziwiały i chwaliły. Ale nie pomagało to w codziennej pracy. Kulminacją były zorganizowane w Płocku centralne dożynki. W roku 66 otrzymaliśmy życzenie, że ówczesny sekretarz, towarzysz Gierek i oczywiście również Rada Ministrów chcą odbyć dożynki u nas w Płocku. I trzeba było szybko zaimprowizować i zaadaptować nasz dosyć skromnie urządzony stadion sportowy pod wymogi dożynek ogólnokrajowych. Na odcinku realizacji tej improwizacji weszłem w poważny konflikt z tamtejszym Komitetem Wojewódzkim Partii
I skończyło się tym, że zostałem po tych dożynkach dyrektorem Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni. Wielkim błędem osób decydujących o rozwoju zakładu na szczeblu ministerialnym było wykreślenie z planów inwestycyjnych na lata 70. obiektów towarzyszących. Doprowadziło to m.in. do serii wypadków w roku 76. oraz zaległości w rozbudowie kombinatu. No, myślę, że te lata do roku 80., gdzie działałem bezpośrednio w obszarze produkcji i techniki, to były lata problemów technicznych, różnych awarii, które się pokonywało. W historii kombinatu to nie były same tylko jasne strony, ale było wiele ciemnych stron. Było takich kilka lat, kiedy pożary nas dotykały, gnębiły. No i technika też niekiedy zawodziła, chociaż trzeba przyznać kadrze inżynieryjno-technicznej, że opanowywała w terminie i właściwie mogę powiedzieć tak w przybliżeniu, że około 90% instalacji zostawało uruchamianych w projektowym terminie i zgodnie z kosztorysem, co wówczas w Polsce było dużą rzadkością. W tym czasie kombinat ogromnie się rozbudowywał. Uruchamialiśmy praktycznie co 2-3 lata zespoły instalacji, uruchamialiśmy w 76 roku cracking drugi, alkilację, polipropylen drugi. A więc byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jest ten cykl budowy, jest cykl rozruchu i następnie normalnej eksploatacji. Ale największe przeżycie to było uruchomienie Olefin 2, ogromnego kompleksu instalacji w sumie 6, a nawet 7. Te 6 uruchamiane mniej więcej w tym samym czasie. Przedsięwzięcie, którego nie było, nie budowano w całej polskiej chemii ani przed, ani praktycznie po. A w latach 70. to latem, jak te wszystkie zbiorniki na Chełpowie zaczęły parować i te węglowodory się unosić, to w Płocku trudno było wyżyć niekiedy. A później oksydacja asfaltu, które też jeszcze pracowały i niehermetyczne, nie był załatwiony, zamknięty obieg wody, to wszystko też parowało. Czyli ta ochrona środowiska była daleko zaniedbana, ale również ze względów finansowych. Wszystkiego naraz się nie dało zrobić. Produkcja rosła, bito kolejne rekordy. Tymczasem w kraju wprowadzano kartki na paliwo. Szybkimi krokami zbliżał się kryzys. Przyszedł rok 1980, powiew nadziei i wolności. NSZZ Solidarność przyniosła zmiany w życiu zakładu. Niezadowolenie z rządów PZPR, niskie płace i niskie nakłady inwestycyjne spowodowały masowe wystąpienia pracowników. Chaos w gospodarce państwowej, częste zmiany w rządzie, wreszcie brak dewiz utrudniały zarządzanie kombinatem i w wielu przypadkach powodowały przestoje. Myśmy powodowali perturbacje na rynku krajowym i niezadowolenie naszych odbiorców. Tak było z butadienem, gdzie Oświęcim nie miał środków dewizowych na to, żeby kupić na zachodzie butadien, tylko liczył, że w Płock uruchomi w określonym terminie ten butadien. I no, wszystko wskazywało, że uruchomi. Następnie nastąpiły awarie. Nie osiągnięto zdolności produkcyjnych, ciągłe przerwy w dostawach tego butadienu powodowały zadrażnienie między nami a Oświęcimiem. Utrzymanie ciągłości produkcji zawdzięczano wówczas tylko operatywności i pomysłowości załogi zakładu. W 1982 roku dyrektorem naczelnym został Czesław Dolasiński. Człowiek, który potrafił łagodzić konflikty i tak kierować zakładem, aby w obliczu wielkich problemów uzyskiwać jak najlepsze efekty. To w życiu i w pracy to jest tak, że produkuje. Zakład powinien produkować. Jak najtaniej, jak najwięcej. Ale te tony produkcji, to one znikają po tym, że
po latach nikt nie pamięta, ile ton wyprodukowano i tak dalej. Ale ludzi, którzy byli zaangażowani w ten proces, nie? To się pamięta, to się wie. I nie jest ważne, ile się wyprodukuje. Oczywiście ważne jest dla ekonomiki, dla ciągłości, ale w jakich warunkach to się produkuje? W jakim zaufaniu do ludzi? W jakiej atmosferze? I stwarzanie takich ludzkich warunków, to uważam dla szefa firmy, zawsze jest ważne. W latach 90. wielkim zmianom w kraju towarzyszyły też zmiany w petrochemii. Wprowadzenie gospodarki rynkowej wymusiło nowości w zarządzaniu. Konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego wygrał wówczas młody, energiczny inżynier Konrad Jaskuła, który mając nowatorskie pomysły, umiał stworzyć zespół ludzi do przeprowadzenia niezbędnych reform. Właściwie wszystko, co zostałem jako mianowany świeży w 92 roku szef tej firmy. To znaczy przede wszystkim to sposób myślenia. Myśmy wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że ktoś za nas myślał, szczególnie jeśli chodzi o ten obszar ekonomiczny. A zostaliśmy, że tak powiem, rzuceni na szerokie wody. Wiemy, że w 90-tych latach, szczególnie na początku, de facto nie obowiązywały żadne zasady rynku, rynkowe. Żadne uwarunkowania rynkowe nie przekładały się na naszą działalność. I systemy ekonomiczne praktycznie nie funkcjonowały. I świadomość, że za chwilę będziemy weryfikowani przez rynek, zmuszała do tego, żeby po pierwsze dobrać sobie taką ekipę i taką kadrę, która dokładnie tak samo rozumie, tak samo myśli i widzi to, co nas będzie czekało za 10 lat. A ten materialny, nazwijmy to, czyli inwestycje w majątek produkcyjny, myśmy zrealizowali wtedy inwestycji za ponad 2 miliardy dolarów. A byliśmy absolutnie samodzielni, ja to nazywałem arogancko samodzielni. Władza daleko, władza nie miała koncepcji, jak tę firmę prowadzić, w jaki sposób prowadzić, jak realizować inwestycje. W związku z czym myśmy bardzo odważnie poszli w realizację własnej koncepcji i to był jakby jeden pierwszy i podstawowy warunek, czy powód, czy fakt, któregośmy zdyskontowali. Nie tak trudno było wykreować ten odważny program, koniecznie odważny program przebudowy całej firmy, by się mogła spokojnie rozwijać dalej na konkurencyjnym rynku, by mogła rzeczywiście adoptować wszelkie zasady rynku, jak przekonać właściciela do tak odważnego programu. Ja pamiętam rozmowy z ministrem przekształceń wartościowych w ten czas na temat pierwszej dużej inwestycji wartości 300 milionów dolarów. I praktycznie rzecz biorąc, to straciliśmy 3 miesiące podsyłając tony opracowań, w cudzysłowie tony opracowań, żeby przekonać go, że to ma sens, że ta inwestycja się w ciągu 5 lat zwróci, że nakłady poniesione na jej realizację są tak efektywne. Natomiast po przeanalizowaniu tych wszystkich dokumentów, ekspertyz, opracowań, w końcu odbyła się męska rozmowa. Czy ty w to wierzysz? Pyta mnie ministra. Ja mówię, oczywiście tak, no to rób. To lata 90. w moim głębokim przekonaniu, dzięki reformom, przebudowały mentalność i kadry, i całej społeczności tam pracującej. A zatem stworzyliśmy rzeczywiście bardzo nowoczesny, już na owe czasy, europejski koncern, który może z powodzeniem konkurować dzisiaj z najlepszymi w Europie i na świecie. Praktycznie rzecz biorąc, brak reform w tamtym okresie czasu spowodowałoby, że się w chwili obecnej nie byłoby w Polsce przemysłu naftowego, tak na dobrą sprawę. Reformy lat 90. były podstawą do stworzenia największej i najpotężniejszej firmy w Polsce. Ale o tym opowiemy w innym odcinku.